Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz. Witam serdecznie na kolejnym koncercie z cyklu Jazz.pl, w którym ostatnio przypominamy klasyczne polskie jazzowe płyty zagrane raz jeszcze, czasem w trochę zmienionej formie. Szanowni Państwo, każdy muzyk jako dobry rodziciel obdarza demokratycznie swoją miłością wszystkie muzyczne dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zawsze najmłodszej pociechy, ale po ubiegłotygodniowej rozmowie z Markiem Napiórkowskim nie zawaham się stwierdzić, że płyta Wolno, nagrana przed 14 laty, jest jego najważniejszym dziełem, a przynajmniej bardzo ważnym. Emocje, z jakimi opowiadał o tej płycie, o tym świadczą. Być może jednym z powodów jest to, że ten zupełnie inny od debiutu album ma jedną cichą bohaterkę, która albo stoi za mną z tyłu, albo mają Marek w tej chwili w rękach, czyli dzieło genialnej lutniczki z Kanady Lindy Mazner, która podarowała Markowi jego własnego gitarowego Picassa. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do świata, w którym oprócz ciszy najpiękniejszą rzeczą jest zawieszony w ogromnej przestrzeni akustyczny dźwięk. Świata, w którym, jak mówi sam Marek Napiórkowski, łatwiej powiedzieć rzeczy ważne, kiedy idzie się wolno. Krzysztof Dys, Andrzej Święs, Sebastian Frankiewicz, Jerzy Małek, Marek Napiórkowski.
Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy, że możemy w tym zaszczytnym cyklu wziąć udział, zwłaszcza grając płytę, która dla mnie faktycznie jest ważna. Druga moja płyta autorska z 1800, to już Piotr powiedział ile lat temu, ale nieźle się trzymamy, prawda? Bardzo się cieszymy, że możemy zagrać dla publiczności żywej, zamaskowanej, ale życzliwej widzę. Po twarzach. Zagramy dla Państwa muzykę z płyty Wolno, muzyka, która jest troszeczkę takim naszym dopowiedzeniem do ciszy. Jest to płyta koncepcyjna, ewidentnie płyta, w której staramy się pozostawić trochę przestrzeni, chociaż życie może napisać różny scenariusz. Jeszcze raz przypomnę, kto tu występuje dzisiaj. Krzysztof Dys na fortepianie. Jerzy Małek na trąbce. Andrzej Święs, kontrabas. I Sebastian Frankiewicz na perkus. Wszystkie te utwory, które dzisiaj zagramy, wyszły spod pióra, albo można by nawet rzec spod napióra. Ja je napisałem, za wyjątkiem pierwszego. Może Państwo rozpoznali, była to najwolniejsza w historii wersja kompozycji Paula McCartneya The Long and Winding Road. Tym rozpoczęliśmy nasz koncert. Podobnie zaczyna się też płyta. Drugi utwór to nazywa się The Sum of All Days, a trzeci to Gotlandia. Kolejna kompozycja jest dedykowana katalońskiemu artyście i nazywa się ten utwór po prostu Miro. Thank you.
Dziękujemy bardzo. To była kompozycja, która nazywa się Rueda, tak jak taki część Hiszpanii, ale region winny, bardzo dobry. Takie wspomnienia. Następny utwór też jest dedykowany. Właściwie tytuł pojawił się, ten został przypisany do tego utworu, dlatego że ja uwielbiam harmonikę ustną, zwłaszcza kiedy gra na niej Toots Thielemans. I tym bardziej, że na płycie wolno w oryginalnej wersji sprzed 14 lat grał Grégoire Marais, tym bardziej skojarzyło mi się to z harmonikowym kolorem, który dzisiaj wspaniale spróbujemy zastąpić bez tego instrumentu. Ale utwór nazywa się dokładnie tak, jak można by opisać muzykę Tootsa Thielemansa. Between a smile and a tear.
Jasne brzmienie gitary Marka Napiórkowskiego, która pomogła mu uzyskać na płycie Wolno i odnaleźć to, co dla każdego muzyka najważniejsze, własny głos. Koncerty jazz.pl w studio S3 Polskiego Radia z udziałem publiczności transmitowane na antenie radiowej dwójki i w różnych przydatnych, acz nieco chłodnych, nowoczesnych środkach przekazu. Szanowni Państwo, w tych koncertach nigdy się nie spieszymy, a dziś gramy szczególnie wolno. Thank you.
zawsze w piątek, zawsze o 18, zawsze we strzy i już teraz zawsze, miejmy nadzieję, z udziałem publiczności. Zapraszamy na kolejne. To była płyta Wolno sprzed lat 14. Dziękujemy, dobrej nocy. Mam rozumieć, że... Mamy utwór tytułowy z płyty, no to weszliśmy dziarsko. Thank you.
Sebastian Frankiewicz, Andrzej Święc, Krzysztof Dys, Marek Napiórkowski. Szanowni Państwo, prosimy zabrać tę wspaniałą muzykę ze sobą do domu. Niech Wam towarzyszy przez cały weekend.